Witam serdecznie dzisiaj po południu. Dlaczego dziś warto myśleć optymistycznie o giełdzie? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I w tym miejscu dodatkowo zachęcam do tego, żeby 17 listopada wziąć udział w następnym wydarzeniu XTB Investing Masterclass. Wszystkich zachęcam do tego, żeby zapisywać się na to wydarzenie. Tam na dole w opisie jest do niego specjalny link. Zaczynamy! Partnerem tego odcinka jest dom maklerski XTB. Informuję, że wykresy użyte, by stworzyć ten wpis, pochodzą m.in. z platformy XStation 5, z której korzystam na co dzień i którą gorąco polecam każdemu. Andrzej Stefaniak. Dlaczego dziś warto myśleć optymistycznie o giełdzie? Zaczynamy od ciekawego wykresu, który pokazuje, jak globalne akcje się teraz zachowują. I sygnalizują nam one, że jesteśmy na ważnym wsparciu i że to wsparcie zaczyna działać i że jest potencjał ku temu, żeby w kolejnych tygodniach, w kolejnych miesiącach zobaczyć nawrót do tendencji wzrostowej, która jest dominująca cały czas w długim terminie. Ten wykres, do tego wykresu będziemy wracać dość często, ale warto już teraz zobaczyć, że globalne akcje testują ważne wsparcia, ale raczej jest bardziej prawdopodobne, że będziemy optymistycznie myśleć o giełdzie w kolejnych miesiącach niż pesymistycznie. To jest wstęp do tego całego materiału. Przypominam, temat tego materiału to dlaczego warto dzisiaj myśleć optymistycznie o giełdzie. Kolejny wykres mówi, że już od kilku miesięcy znowu rosną zyski na akcje na indeksie Standard & Poor's i to jest dobra informacja, ponieważ będzie miała fundamentalne uzasadnienie do wzrostów indeksów giełdowych w Stanach Zjednoczonych. A kiedy zobaczymy, jak spółki w Stanach Zjednoczonych, gdyby miały wszystkie tą samą wagę, że są one globalnie niedowartościowane względem tych średnich poziomów z ostatnich bardzo wielu lat, dlatego też może być to kolejny argument za tym, że optymizm na giełdzie, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, powinien być widoczny. No i teraz przechodzimy już do najciekawszych tematów związanych z optymizmem na giełdzie. Zwróćmy uwagę, że wskaźnik ISM dla sektora przemysłowego, który w ostatnich miesiącach zaczyna już ewidentnie rosnąć, w Stanach Zjednoczonych zbliża się do psychologicznego poziomu 50 punktów, który oddziela sferę recesji od sfery wzrostu gospodarczego, rozwoju danego sektora. I to jest dość optymistyczna informacja. Sygnalizuje, że dołek koniunkturalny w sektorze przemysłowym miał miejsce. No i teraz zobaczymy, jak to przełoży się na całą amerykańską gospodarkę. Ponieważ teraz, jeżeli nałożymy zachowanie tego wskaźnika na wykres, który pokazuje nam, jak zachowują się spółki cykliczne i defensywne, to jednoznacznie widać tą korelację, powiązanie. W sytuacji, kiedy indeks ISM spada, to bardziej są preferowane spółki defensywne niż spółki cykliczne. Spółki cykliczne są bardziej wtedy sprzedawane, a defensywne zachowują się lepiej. I odwrotnie, kiedy występuje wzrost tego wskaźnika, a już zwłaszcza, kiedy ten wskaźnik jest nad poziomem 50 punktów, to jest to fundamentalny czynnik, bardzo silnie sprzyjający spółkom cyklicznym, a wtedy nie są preferowane spółki defensywne. I można to także określić w taki sposób, że jeżeli spółki cykliczne rosną, to także jest kupowane ryzyko na całym świecie i giełda papierów wartościowych ma wtedy potencjał ku temu, żeby rosnąć, żeby dyskontować właśnie to, że gospodarka zaczyna się rozwijać. I ten wykres naprawdę warto sobie zapamiętać. On bardzo ładnie pokazuje na przestrzeni ostatnich 10 lat, jaka jest silna i dodatnia korelacja między zachowaniem wskaźnika a tym, jak zachowują się spółki na giełdzie w podziale na spółki cykliczne, czyli te bardziej prowzrostowe, prohossa, niż te spółki defensywne, które lepiej zachowują się w fazie słabości giełdy, w fazie bessy. Dlatego też teraz, kiedy od 3 miesięcy już ewidentnie wskaźnik rośnie, a ma potencjał ku temu, żeby wrócić na poziom 50 punktów, to myślę, że warto myśleć optymistycznie o giełdzie, nie tylko w krótkim terminie, nie tylko w perspektywie do końca tego roku, licząc na to, że powtórzą się wszystkie schematy statystyczne z ostatnich ponad 100 lat, ale także w nieco dłuższym terminie, że perspektywa dla akcji nawet w kolejnym roku myślę, że jest scenariuszem bazowym i właśnie bazując na tym wskaźniku warto się nim posługiwać, rozważając, czy perspektywa w najbliższych miesiącach jest bardziej pro ryzyko, czy też pro defensywa, czyli pro bezpieczeństwo. Myślę, że
ten wykres naprawdę jest niezwykle interesujący i warto się nim posługiwać. I zachęcam do tego, żeby tam na dole w komentarzu, żebyście wyrazili swoją opinię, czy też uważacie, że najbliższe powiedzmy 12 miesięcy, czyli powiedzmy perspektywa do wyborów w Stanach Zjednoczonych będzie raczej optymistyczna dla rynków akcyjnych, czy też pesymistyczna. Ja jestem ciekawy, czy jakie jest teraz nastawienie inwestorów, czy więcej jest pesymistów, czy też optymistów. Jak wiecie, ja jestem optymistą i daję 75% prawdopodobieństwa, że giełdy papierów wartościowych w perspektywie do końca tego roku, a nawet jeszcze dalej, będą kontynuowały wzrosty, i ten wykres jest jeden z moich koronnych w moim całym arsenale argumentów na rzecz tego, co ma się dziać na giełdach papierów wartościowych w perspektywie następnych miesięcy, następnych nawet kwartałów. Jak zobaczymy jeszcze dzisiejsze dane ZEW, najświeższe październikowe dane, no to widzimy, że wskaźnik był lepszy niż zakładały nawet optymistyczne, skrajnie optymistyczne prognozy, więc dane nawet z Europy sygnalizują tworzenie się dna cyklu koniunkturalnego w Europie Zachodniej, ale ten wskaźnik dotyczy oczywiście Niemiec i tą gospodarkę tutaj mierzymy. No i pośrednio także, jeżeli dojdzie do poprawy koniunktury w niemieckiej gospodarce, będzie to także kolejny czynnik zachęcający do tego, żeby myśleć optymistycznie także o akcjach na warszawskim parkiecie. Myślę, że takie powiązanie jest teraz bardzo, nawet dominujące, jest bardzo prawdopodobne, że będzie materializowało się. Dlatego też mój optymizm na giełdzie jest taki, że daje aż 75% prawdopodobieństwa, że będą dalsze wzrosty. I myślę, że te wszystkie wykresy, które przed chwilą poznaliście, uzasadniają odpowiedź twierdzącą na pytanie, dlaczego dziś warto myśleć optymistycznie o giełdzie. I drodzy Państwo, w tym miejscu jeszcze raz zachęcam nie tylko do tych specjalnych materiałów podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu, ale także, żeby zapisać się na ten nowy ciekawe wydarzenie, czyli XTB Investing Masterclass, które będzie miało miejsce 17 listopada, czyli dokładnie już za miesiąc. Przypominam, te wszystkie materiały i wszystkie linki są podlinkowane tam na dole w opisie i w komentarzu, do czego serdecznie wszystkich zapraszam. No i teraz, jeżeli jesteśmy przy światowych rynkach, zobaczmy, co się dzieje nie tylko na rynkach finansowych, ale także w gospodarce. Znalazłem ciekawy raport, który pokazuje, jak zachowuje się globalna inflacja. Jak widzimy tutaj, lekkie przełożenie wzrostowe zachowania ropy naftowej na inflację także ma miejsce, ale teraz, kiedy ropa naftowa znowu raczej faworyzuje scenariusze prospadkowe, bo tak wynika z kolejnych wykresów, które za chwilę zobaczycie, to w takiej sytuacji ta globalna inflacja także ma charakter i zachęca do tego, żeby widzieć ją raczej na trajektorii spadkowej niż wzrostowej. A na ropie naftowej, jak widzimy, największym czynnikiem ryzyka jest konflikt Izraela z Hamasem i to właśnie on powstrzymuje tych wszystkich, którzy chcą i liczą na spadki cen ropy naftowej. Więc wniosek jest taki, jeżeli tam dojdzie do eskalacji konfliktu, to ropa prawdopodobnie pójdzie w górę. Ale jeżeli konflikt zostanie zamrożony bądź też szybko się rozwiąże, to w takiej sytuacji ropa będzie miała potencjał ku temu, żeby spadać, obniżając potencjalną przyszłą inflację i oczywiście wspierając wtedy popyt na ryzyko. Na rynku akcyjnym warto cały czas przyglądać się zachowaniu ceny miedzi, gdzie cały czas nie widać wsparcia na rzecz popytu na ryzyko. Cena złota jednak atakuje swoje opory i ma potencjał ku temu, żeby wybić się nad ostatnie maksima, a wtedy oczywiście byłaby to silna zachęta do tego, żeby oczekiwać nawet ataku na ostatnie maksima wszechczasów oraz nawet na to, że będą one przebijane. Dodatkowo warto także patrzeć na zachowanie amerykańskich obligacji, gdzie te rentowności cały czas rosną, oraz na amerykańskiego dolara, który na razie nie potwierdza umocnieniem tego, co się dzieje na tych rentownościach. Więc tutaj jakiś inny czynnik działa na rzecz tego, że ta korelacja między amerykańskim dolarem a rentownościami jest teraz jakaś taka zaburzona. A średnioterminowa perspektywa na eurodolarze sygnalizuje nam jednoznacznie, że w rejonie 1,06 mamy ten ważny opór i gdyby on został pokonywany plus ostatnie maksima, to sygnały prowzrostowe byłyby naprawdę bardzo, bardzo silne i tego należy się spodziewać. Ja osobiście spodziewam się, że ta główna para świata pójdzie w górę, sprawiając, że optymizm na giełdzie, optymizm szczególnie na rynkach emerging markets będzie widoczny, ponieważ wtedy to właśnie te rynki będą głównym beneficjentem tego, co się dzieje na głównej parze świata.
Dzisiaj zobaczymy, co się wydarzy na Stanach Zjednoczonych, ponieważ indeks Standard & Poor's wczorajszą sesją przybliżył się do testowania ważnego oporu 4400 punktów. Ten poziom ma naprawdę duże znaczenie, ze względu na to, że przebiegają tam ważne opory i ich pokonanie otworzy perspektywę do ataku na maksima Hossy, na to, żeby one były pokonywane i żeby tendencja wzrostowa wydźwignęła nawet indeks w kierunku poziomu 4800 punktów, bo tak wynika z analizy technicznej. DAX powinien powielać zachowanie indeksów w Stanach Zjednoczonych, natomiast jak obserwujemy zachowanie wskaźnika pokazującego strach, na razie tutaj nie można mówić o jakimś nawrocie niepokojów, nastrojów pesymistycznych na giełdzie w Stanach Zjednoczonych i na rynku kapitałowym. No i na koniec z rynków zagranicznych Bitcoin, ponieważ Bitcoin, utrzymując się stale nad poziomem 28 tysięcy dolarów, faworyzuje te scenariusze prowzrostowe. Przypominam, jest to miejsce, gdzie przebiega średnia 200-sesyjna, ale także jeden z Państwa, dziękuję bardzo za tą informację, zasugerował, że te wczorajsze zmienności na rynku Bitcoina są wywołane różnymi zawirowaniami w dostępie do informacji, w zalewie informacyjnym na Bitcoinie. I faktycznie tak się dzieje i ten artykuł, który teraz jest w tle, ładnie to wyjaśnia. Natomiast warto zwrócić uwagę, że rynek przygotowuje się, że w najbliższym czasie jednak taki ETF na Bitcoina zostanie powołany. A na następnym wykresie widzimy, jak na przestrzeni ostatniej historii każda taka informacja sygnalizująca zwiększenie prawdopodobieństwa powstania takiego ETF-a na Bitcoina zwiększała atrakcyjność tej kryptowaluty i prowadziła do nawet bardzo dynamicznych wzrostów. Dlatego też, jeżeli stanie się faktem, że wkrótce ETF na Bitcoina stanie się faktem, zostanie powołany, zatwierdzony przez SEC, to w takiej sytuacji byłaby to silna zachęta do tego, żeby liczyć na kontynuację tendencji wzrostowej nawet w formie dynamicznej, z nawrotem w ogóle do hossy na tej najbardziej popularnej kryptowalucie. No i na koniec polskie aktywa. Przede wszystkim rynek złotego, gdzie widzimy cały czas presję na rzecz umocnienia krajowej waluty. Przypominam, miesiąc temu niektórzy zastanawiali się, kiedy ten euro złoty znowu będzie w okolicach 5%. Doszło wtedy do interwencji słownej, gdzie pokazano, że strefa 4,40-4,60 jest najbardziej optymalną strefą dla polskiej gospodarki i widzimy, że na euro złotym wystarczył miesiąc i jesteśmy już na dolnej bandzie, na dolnej krawędzi tego kanału najbardziej optymalnego poruszania się kursu walutowego. No i zobaczymy, co dalej, czy siła krajowej waluty będzie aż tak duża, żeby wybić się dołem poniżej poziomu 4,40. To jest jeden z większych zakładów w końcówce tego roku. Ja jako optymista na giełdzie, przypominam, aż daję 75% szansy, że giełda pójdzie w górę w Polsce i oczywiście na świecie, zakładam, że także złoty się będzie umacniać, więc jestem optymistą dla złotego i jeżeli równolegle euro-dolar pójdzie w górę, to główna siła na rzecz umocnienia złotego pójdzie oczywiście w amerykańskiej na parze dolar do złotego i wtedy ta siła spadku może być tam najbardziej dynamiczna. Na polskich obligacjach jest spokój. Dla mnie jest to zastanawiające, dlaczego nie ma aż tak wielkiego brania polskich obligacji, dlaczego jeszcze nie testujemy poziomów minimów z lata tego roku. A giełda papierów wartościowych dzisiaj próbowała znowu w sposób bardzo spektakularny, dynamiczny rosnąć. W momencie tworzenia tego wpisu cofnęliśmy się w rejon 2100 punktów, ale teraz myślę, że inwestorzy, widząc co się dzieje, jakie są perspektywy, że optymizm na giełdzie rośnie, i że odpowiadają sobie pozytywnie na pytanie, dlaczego dziś warto myśleć optymistycznie o giełdzie, to kiedy kolejne informacje będą się pojawiały, będą sprzyjały temu, żeby prędzej czy później nawrócić do tendencji wzrostowej i dalej dyskontować to, że ryzyko polityczne jest już za nami, ryzyko wyborów jest już za nami i że to ryzyko, które zostało zneutralizowane, sprawi, że co najmniej do końca tego roku będziemy świadkami presji na to, żeby aktywa polskie były kupowane. I to jest dla mnie scenariusz bazowy, dlatego też spodziewam się kontynuacji wzrostów. Oporem, jak widać, są teraz rejony 2300-2320 punktów, ale tak naprawdę takimi potężnymi oporami są dopiero rejony 2400-2500 punktów. Ja spodziewam się, że właśnie tam wkrótce się znajdziemy. W tym miejscu, drodzy Państwo, jeszcze raz zachęcam do tych specjalnych materiałów podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu. Pierwszy materiał poświęcony temu, jak
myślą zawodowi profesjonalni traderzy, naprawdę ten materiał warto znać w tych czasach, kiedy taka jest duża zmienność oraz gdzie jest także zaproszenie, link specjalny do zaproszenia na XTB Investing Masterclass. Zachęcam do tego wydarzenia, które będzie miało miejsce 17 listopada. Drodzy Państwo, przypominam, te wszystkie linki są tam na dole w opisie i w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały nie są dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, stopy zwrotu. Trzymajcie się. Cześć.